Jakub Kurzdoł, witam Państwa serdecznie, naszym dzisiejszym gościem w poranku Silesia 24, Doktor Jerzy Gorzelik, Ruch Autonomii Śląska. Dzień dobry. Dzień dobry. No, cieszę się przede wszystkim, że osobiście w studio, bo ostatnio nie było takiej okazji. Także Również mi miło. Jak zdrowie, bo od tego trzeba zacząć. No, zdrowie dobrze, jak zwykle o tej porze roku. Panie doktorze, skąd u Ślązaków... Włoskie charaktery, zwyczaje, bo takie sygnały dochodzą gdzieś tam z rządu. Do nas. No tak, tak, już zdarzyło mi się to skomentować, że ze zakamuflowanej opcji niemieckiej staliśmy się zakamuflowaną opcją włoską. No to trzeba by pewnie pytać członków rządu, którzy przypisali nam takie zachowania. Możemy się z tego śmiać, ale z drugiej strony nie przystoi członkom najwyższych władz państwowych prezentować takiej ignorancji i także takiego braku odpowiedzialności, bo ta fala hejtu, która się wylała na mieszkańców naszego regionu ma oczywiście różne przyczyny, ale bez wątpienia w jakim stopniu tym, tą iskrą były właśnie nieodpowiedzialne wypowiedzi przedstawicieli gabinetu pana premiera Morawieckiego. No ale ja miałem okazję być w kilku miejscach w Katowicach ostatnio w piątek wieczorem, między innymi na słynnej w Katowicach ulicy Mariackiej. Widziałem mnóstwo ludzi. Pan nie uważa, że troszeczkę sobie też pofolgowaliśmy, poluzowaliśmy? Sądzę, że Mariacka nie różni się pod tym względem od innych tego typu ulic w różnych miastach Rzeczypospolitej Polskiej. Sądzę, że to jak w tej chwili radzimy sobie z pandemią, radzimy sobie z tą sytuacją, też jest w jakimś stopniu pokłosiem polityki realizowanej w ostatnich miesiącach przez rząd. No, proszę sobie przypomnieć to zupełnie absurdalne zamknięcie lasów, otwarcie lasów, wypowiedzi ministra Szumowskiego o maseczkach, których, które nie pomagają, a później okazało się, że są konieczne. Jeżeli rząd nie traktuje poważnie obywateli i nie tłumaczy im przyjętej strategii, to nie należy się dziwić, że obywatele reagują lekceważeniem całej, czy powagi całej sytuacji i zaczynają funkcjonować zmęczeni już tymi przeciągającymi się działaniami rządu. Chyba bezskutecznymi, sądząc po liczbie zachorowań, że zaczynają po prostu funkcjonować w tej sytuacji tak, jakby nic się nie stało. Zdaje się, że są takie badania, które wskazują na to, że strach przed koronawirusem gwałtownie spadł w ostatnich miesiącach czy, czy, czy nawet tygodniach. No, Oswoiliśmy się jakoś z tą sytuacją, i oswoiliśmy się także z myślą o tym, że rząd tak naprawdę nie ma żadnego pomysłu na to, by Czy w pan się sposób... już oswoił z tym, że Śląsk jest traktowany jak trochę taki kozioł ofiarny tej epidemii? To myślę, że oswoiłem się z tym, że Śląsk jest w ogóle tak traktowany w Rzeczpospolitej Polskiej. I oswoiłem się z tym, że generalnie władza potrzebuje kozła ofiarnego. Natomiast no, w tej sytuacji, to rozumiem, że dla wielu moich górnośląskich ziomków jest to sytuacja bardzo bolesna, bo słyszymy o tym, że spotykają się choćby z odmową, poszukując miejsca na wyjazdy, czy to teraz na długi weekend, czy to w dalszej perspektywie na urlopy. No. Pan już planował swój urlop? Yy, ale nie w Rzeczypospolitej Polskiej, mm. yy, raczej nie, no zobaczymy oczywiście jak będzie wyglądała sytuacja granic, ale ja wychodzę z założenia, że tam gdzie mnie nie chcą, ja się po prostu nie pojawiam, a są różne piękne morza i góry. No ale są też Ślązacy, którzy chcą, którzy chcą jechać nad polskie morze i niestety no, nie wszyscy mają i nie będą, będą mieli do tego szansę. Yy, no oczywiście to, i, i to jest sytuacja bolesna. Znaczy bolesne jest to, że w takich sytuacjach kryzysowych ujawnia się taki całkowity brak elementarnej solidarności między Ludzki. Tak, to społeczeństwo jest atomizowane i bez względu na to jak się potoczą te losy polityczne w najbliższych miesiącach, to to jest problem z którym elity tego państwa będą musiały się zmierzyć. Mamy do czynienia ze społeczeństwem w którym brak zaufania jest czymś powszechnym. No ale może to taki po prostu ludzki strach przed zachorowaniem, no bo skoro słyszy się w mediach głównego nurtu o iluś tam przypadkach codziennie, które są tutaj w województwie śląskim. No to może można mieć ja to strasiu racjonalny oczywiście, podsycany, tu się zgodzę, i tu wracamy do tych nieodpowiedzialnych wypowiedzi tych ludzi, którzy właśnie powinni tonować nastroje. Ale proszę zauważyć, że często bywa jednak tak w różnych społeczeństwach, że kiedy ludzie znajdują się w sytuacji kryzysowej, są bardziej skłonni wzajemnie sobie pomagać. Ja czegoś takiego nie doświadczam w naszym społeczeństwie dochodziło do, do rzeczy, które jeszcze nawet bardziej szokujących niż to, co spotyka mieszkańców czy Górnego Śląska, czy Województwa Śląskiego. No, trudno było jak, jak, w jakikolwiek sposób wyjaśnić ataki na pracowników służby zdrowia, a to się zdarzało. Werbalne ataki, tak, wyrazy wrogości. No, coś absolutnie niedopuszczalnego i, i dla mnie niewytłumaczalnego. No, ta sytuacja kryzysowa, która wywołała napięcie, lęki w społeczeństwie, no jednak była egzaminem, którego wydaje mi się, że jako społeczeństwo nie zdaliśmy. A Pan jako Ślązak, taki z krwi i kości, z poczuciem przynależności do tego regionu, do tej grupy społecznej, czuje się w jakikolwiek sposób zaopiekowany przez ministra zdrowia, ha, przez premiera w, tym, a, w tej no, dobie epidemii? No, no, myślę, że to by było dobre pytanie 1 kwietnia, bo to jest pytanie retoryczne. No przecież widzimy, co zrobił no, rząd. No mamy 12 tak? czerwca. Tak, tak. tak. No a ale niektórzy złośliwi twierdzą, że Rzeczpospolitej Polskiej 1 kwietnia trwa cały rok. Proszę pana, no, widzieliśmy, jak działał Sanepid, tak, który nie podlega samorządom. Widzieliśmy, jak w regionie o największej gęstości zaludnienia funkcjonowały laboratoria, ile ich było? Tak? Wielokrotnie mniej niż w województwie mazowieckim. No, i widzieliśmy, jak później wielkim zaskoczeniem było to, że w województwie o takim stopniu urbanizacji, gdzie mamy wielkie zakłady przemysłowe, w, w ten wirus się rozprzestrzenia. Tak? To, to, dla nas to oczywiste, że akurat tu ma warunki. Natomiast no, rząd zaczął to tłumaczyć naszymi włoskimi zwyczajami. Trudno z jednej strony nie uśmiechnąć się, ale pobłażliwie. Słuchając tych tłumaczeń, no, a z drugiej strony wzruszyć ramionami i powiedzieć, że jak zwykle władza zawiodła. Pod tym względem niestety niewiele się zmienia. My, sądzę, jako obywatele, powinniśmy oczekiwać od Państwa więcej odpowiedzialności, więcej jakości, ale to jest wciąż Państwo z tej słynnej wypowiedzi ministra Sienkiewicza w sobie i przyjaciołach. Nie będę cytował, bo Chyba cytat zawiera wulgarny. Panie doktorze, minister Szumowski mówi, a właściwie powiedział swojego czasu, będziemy wymazywać górników. Takie zestawienie, które może no, budzi pewne wątpliwości. Natomiast ono nawiązuje do mojego pytania. Czy my mamy w tej chwili kryzys w kopalniach na Śląsku? No oczywiście, że mamy. Tak? To znaczy, w jakim stopniu kryzys trwa od dawna, o czym świadczy to, jakie ilości węgla są importowane i to, ile węgla leży na zwałach. Natomiast no, no nie od dziś wiadomo, bo to jest news, który gdzieś tam krąży w ostatnich dniach, że no to postojowe w kopalniach dotyczy tych załóg, które, nie tych, wśród których mamy najwyższy procent zakażeń. No ale można zaobserwować chyba niezaskakującą korelację między właśnie tą decyzją rządu a wynikami ekonomicznymi tych kopalń. I no, ktoś może powiedzieć teoria spiskowa, ale to artykułują obserwatorzy życia publicznego, że być może pandemia stanie się dla rządu pretekstem do rozwiązania problemu górnictwa i nierentownych kopalń. Górnictwo jest problemem dla rządu, Pana zdaniem? Górnictwo oczywiście dla każdego rządu jest problemem, bo ceny węgla na rynkach światowych w ostatnich latach znacząco się zmieniały i bardzo często właśnie gwałtownie spadały. Wiadomo, że nie ma co tutaj iść w populizm, mówiąc o tym, że węgiel zawsze będzie potrzebny albo że już na pewno nie będzie potrzebny. Węgiel to jest zbiorcze określenie. Mamy węgiel koksowy, który jest potrzebny w przemyśle i pewnie jeszcze długo będzie, mamy energetyczny, który zapewne jest potrzebny mniej, no, ale ten węgiel, który wydobywamy, jest drogi, tak? to, to oczywiście widać. A my tu już schodząc na nasz poziom regionalny, oczywiście mamy. Też problem, który wynika z, tym, że z tego, że od dziesięcioleci koszty eksploatacji górniczej są przerzucane na mieszkańców naszego regionu. Panie doktorze, który z kandydatów na prezydenta, jeżeli nim zostanie, będzie najlepszym dla Śląska, dla Ślązaków? Na tym etapie na pewno można powiedzieć, który nie będzie dobrym. A który to będzie? To będzie urzędujący prezydent. On miał już czas, by wykazać się swoją dobrą wolą. Wobec e, mieszkańców naszego regionu i górnoślązaków. Ale pan prezydent był ostatnio u nas i no. został przyjęty całkiem sympatycznie. No bo, bo jesteśmy gościnni, natomiast pan prezydent często bywał, e, raczej po to, żeby mówić, niż po to, żeby słuchać. E, pytanie, czy e, jest lepsza alternatywa? No. Myślę, że, że w konkurencja, która. Ma szansę odnieść sukces w tych wyborach, a ja wydaje mi się jednak, że, że Andrzej Duda nie będzie już prezydentem na drugą kadencję. Jest nieco bardziej otwarta, ale przestrzegałbym tutaj przed entuzjazmem. To znaczy, ja widząc tę wielką mobilizację w ostatnich tygodniach, mam takie poczucie, że ludzie znowu się zawiodą, że mamy znowu do czynienia nie z taką chłodną oceną sytuacji, ale z taką pogonią za pewną iluzją. Od jednych wyborów coś się zasadniczo zmieni. Zmieni się jedno, jeżeli oczywiście Andrzej Duda te wybory przegra. Otóż odzyskamy pewną równowagę, to znaczy obecny obóz władzy będzie musiał jednak się cofnąć, i to będzie zapewne początek jego końca, przynajmniej w jakiejś tam perspektywie. No ale zobaczymy, co nas czeka w najbliższych tygodniach. Ja jestem bardzo ciekaw, ponieważ staram się wejść do głowy Jarosława Kaczyńskiego. Człowiek, to jest bardzo trudne. Ale pewnych rzeczy możemy się domyślać. Człowiek, który nie ma dzieci, nie pisze książek, nie komponuje muzyki, cóż on może po sobie pozostawić? On chce pozostawić po sobie wielki polityczny projekt takiej rewolucji społeczno-polityczno-moralnej, którą od kilku lat prowadzi. I wyobrażam sobie, że jest niezwykle zdeterminowany. Będąc już wyraźnie zmęczonym człowiekiem, by ten projekt doprowadzić do końca, i myślę, że też to, w jaki sposób parł do wyborów 10 maja, było świadectwem tej determinacji. No, to może być groźne, ale wydaje mi się, że nawet jego najbliższe otoczenie zdaje sobie już z tego sprawę. Panie doktorze, ruszyła akcja 100 Flak na stulecie autonomii. Na czym ona polega? Przede wszystkim, no, mamy stulecie autonomii 15 lipca. Interesujące, bo to zdaje się trzy dni po przewidywanej drugiej turze wyborów prezydenckich. Stulecie takiego bardzo poważnego aktu Ustawodawstwa polskiego i y, także y, ważnego, przede wszystkim ważnego dla Górnego Śląska. My zawsze obchodzimy tę rocznicę organizując Marsz, marsz Autonomii. Ten marsz się odbędzie także w tym roku, ale y, w, no, w takiej formule, która będzie dostosowana do 12 sytuacji lipca, do tak? Tak. Natomiast, by w jakimś stopniu zrekompensować to, że sam marsz będzie miał skromniejszy charakter niż zwykle, chcemy zmobilizować mieszkańców naszego regionu, by wsparli taką akcję. Na naszym profilu na Facebooku, na naszej stronie można znaleźć szczegóły. Akcję, której celem jest wywieszenie w 100, przynajmniej 100 charakterystycznych miejscach regionu, na przykład na szybie Prezydent w Chorzowie, tam to robimy już od lat, e, takich wielkoformatowych górnośląskich flag. To niech będzie przejaw takiej naszej górnośląskiej solidarności, której chyba właśnie teraz bardzo potrzebujemy. E, ludzie są często rozgoryczeni tymi sytuacjami, o których pan redaktor wspominał, ale nie można być zgrzkniałym. Trzeba pokazać, że mamy swoją tożsamość, swoje poczucie godności. Myślę, że ta akcja jest jednym z elementów budowania tego poczucia wspólnoty i poczucia godności wśród górnoślązaków. Więc zachęcam do tego, żeby do tej akcji się włączyć. Także prosimy o to, by wskazywać takie charakterystyczne miejsca, gdzie wywieszenie takiej dużej flagi byłoby możliwe. I stuleciem autonomii zakończymy. Doktor Jerzy Gorzelik, Ruch Autonomii Śląska był moimi Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.